Siema Polska. Okej, już tam byłem przed chwilą, ale musicie zrobić to podejście jeszcze raz razem ze mną, bo po prostu pierwsze wrażenie, dla mnie drugie, dla was pierwsze, będzie niesamowite. Po prostu jak zobaczycie, co tam jest. Patrzcie na to, to jest wulkan, jak się nazywa ten wulkan? Como se llama este volcano? Kilauea. Wulkano Kilauea. Jest niesamowity po prostu, przepiękny. Ten wulkan, pomimo że jest w nim jezioro, jest aktywny. Także lada dzień, jak będę miał szczęście, to się obudzi. Opary siarki wydobywują. Jezus Maria, jaki ten polski trudny. Jeszcze lekcja geografii od mojej znajomej tutaj Sol, która powiedziała mi, że okej, te wulkany tutaj są aktywne. To, że wulkan jest aktywny, to tak naprawdę no nie znaczy, że możemy się spodziewać jakiegoś wow, jakiegoś show i że to jezioro za chwilę wybuchnie lawą, bo ten wulkan jest aktywny, ale ostatnia erupcja była kilkaset lat temu. Także raczej szanse na to, że zobaczymy płomienie i magmę są marne, no ale co zrobić? No fajne to morskie oko, fajne. Tato, pozdrawiam. Pozdrowienia dla taty geologa. Jesteśmy w środku wulkanu, więc dookoła skały tylko wulkaniczne. Są ostre jak cholera. Ok, jak się tutaj usadowiłem już w spokoju i ciszy w środku wulkanu, to mogę wam opowiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę z Kolumbii, ale na temat wulkanów. Chyba wam o tym nie mówiłem jeszcze. W Pasto, jak byłem, na granicy między Kolumbią i Ekwadorem, to też jest jeden wulkan, który też jest aktywny. I w 1993 roku wzmocniła się aktywność tego wulkanu. Grupa naukowców wybrała się robić odpowiednie badania i pomiary. I 6 badaczy z różnych stron świata zostało tam na powsze czasy. Zabrakło mi morału do tej historii, niestety. Ludzie się często zastanawiają, jak to jest z tym bezpieczeństwem w Ameryce Południowej i jak to w ogóle jest, że podróżuję sam i czy nie mam problemu z bezpieczeństwem i czy się nie boję i tak dalej, i tak dalej. Raz, że jestem kolesiem starym, mam głowę na karku, więc nigdy nie robię, staram się nie robić rzeczy bardzo głupich, więc w związku z tym z bezpieczeństwem nie mam nigdy problemów, ale coś, co wydaje mi się już odrobinę na wyższym poziomie niebezpieczeństwa albo trochę brawury, to jest to, co robią laski, które są za moimi plecami. 4 dwudziestolatki na oko. I planują tutaj zostać same w nocy w środku wulkanu. No moja znajoma z Ekwadoru mówi mi, że to jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jakbym miał, nie wiem, młodszą siostrę albo starszą siostrę, ale nie. Trzymam kciuki za te dziewczyny. Mam nadzieję, że nie zrobią o nich filmu. Ale to też jest specyficzna rzecz, że dużo jest takich dziewczyn podróżujących tutaj w Ameryce Łacińskiej, które mają, no nie wiem, czy więcej odwagi niż rozumu, ale na pewno odwagi mają bardzo sporo. Spotkałem tutaj chyba na swojej drodze już 3 na oko 20-letnie drobne blondyneczki z Europy, które podróżują same od roku w Ameryce Łacińskiej i nic im się nie stało, także nie jest taka niebezpieczna ta Ameryka Południowa, nie bójcie się, naprawdę. Robiłem wam parę filmików straszących, ale nie jest tak źle. Camping w wulkanie. Matki, jak będziecie wypuszczały swoje 18 i 20-letnie córki na wakacje same, to się upewnicie, czy nie chcą spać w środku wulkanu. Godzina 3:40. Patrzcie, jak wygląda to, co przed chwilą było pięknym jeziorem. Mgły już dookoła zeszły na wulkan. Zapewne będzie lało. A noc? Nie no, rzeźnia. Po prostu dziewczyny będą miały dzisiaj lekcję życia. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Jesteśmy na wysokości 4000 metrów. Więc jeżeli przyjedziecie kiedyś do Ekwadoru albo do Peru i przyjedziecie do tej wyższej części, to koniecznie musicie najpierw przyzwyczaić się do tej wysokości, bo pierwszy raz, kiedy byłem w Peru w Białej Kordylierze i wyszedłem na wysokość 4500 metrów,
Wychodząc nie było źle, ale schodząc myślałem, że mi głowę urwie po prostu. Nigdy nie mam żadnych migren, żadnych bólów głowy, ale wtedy myślałem, że głowa mi eksploduje. Jeżeli przyjedziecie na świeżo, musicie uważać. Miałeś chorobę wysokościową kiedyś? Chyba raz. Gdzie? Za Potosi. Gdzie to jest? W Boliwii. Samo Potosi jest na 4000 prawie 100 metrach. Aha. A z Potosi jeszcze jechałem 20 parę kilometrów pod górę. Na rowerze. Właśnie, bo to jest rowerzysta. Kosmos, kosmos, panowie i panie. Dobra, Polska, trzeci raz nagrywam tą samą nagrywkę, bo kurczę, moja poprzednia kamerka, moja druga kamerka, ta pseudo GoPro, no niestety co tanie, to drogie, co chwilę mi się cholera wyłącza. No ale nieistotne. Stachu? Stachu, pozdrów Polskę. Pozdro. Przed chwilą mi powiedział kolejną bardzo fajną ciekawostkę, może nie fajną, ale ciekawą ciekawostkę, na temat zmagań z Boliwią. Stachu podróżuje tutaj po Ameryce Łacińskiej na rowerze. Wybrał się z rowerem, z Polski przyjechał. Przez 5 miesięcy będzie jeździł po Ameryce Łacińskiej. I w poprzednim sezonie, jak tutaj był, jechał przez Boliwię i mówił, że jego największym zmartwieniem, największą bolączką były wściekłe psy, które go po prostu goniły na każdym kroku, atakowały. Na szczęście oczywiście Stachu jest szczepiony na wściekliznę, więc mniejsze zło, ale hordy bezdomnych psów to jest przekleństwo Boliwii. Ale jedna fajna ciekawostka tutaj ekwadorska to, że szczepionki tutaj w Ekwadorze są za darmo. To już wam mówiłem, że w Kolumbii się zaszczepiłem za darmo na żółtą febrę, a tutaj z kolei mam nadzieję w poniedziałek się zaszczepić na wściekliznę. Wiem, szczepionek przeciwko wściekliźnie jest kilka i to trzeba co jakiś czas odnawiać, ale no pierwszą mogę sobie tu zafundować za darmożkę. Za darmo? I like. Krakowski centuś. Pozdro, Polska.